Cześć, witamy Was w 137 odcinku Kuriera Akademickiego. Dziś po raz pierwszy w roli prowadzących Krystian i Daria. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Są takie zawody, w których od siły fizycznej ważniejsza jest siła argumentów, a od szybkości nóg umiejętność szybkiego łączenia faktów. Jakie zmagania zgromadziły na Morasku blisko 130 licealistów i co ma do tego drewniana mównica? Tego dowiecie się z materiału Eweliny. Pomimo bardzo pogodnego weekendu 14 i 15 kwietnia Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa tętnił życiem. To wszystko za sprawą finału turnieju debatanckiego Team Europe i finału szóstych Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Na szczególną uwagę zasługuje drugie z wydarzeń organizowane przez Fundację Edukacyjną G5. Pomysł narodził się, jeżeli dobrze pamiętam, w głowie Janka Piosika, który jest notabene jednym z sędziów dzisiaj. Ten chwycił na podatny grunt. Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich to największe tego typu zawody rozgrywane w Polsce. W finale udział wzięły 32 drużyny ze szkół średnich z całego kraju. Rywalizacja była niezwykle zacięta, ale nie ma się czemu dziwić. Walka toczyła się o najwyższą stawkę, drewnianą mównicę, czyli najważniejsze trofeum debatanckie w Polsce. Debaty to są rzeczy, które ja się spełniam i osobiście czuję, że to jest tak jakbym był piłkarzem, który właśnie grał w półfinale Mistrzostw Świata. Kilka minut musiało wystarczyć debatantom na przedstawienie swojego zdania i wykazanie błędów w wypowiedziach przeciwników. Co ważne, cały czas pamiętając o zasadach fair play. Będąc sam jako uczestnikiem jeszcze 2 lata temu, a biernie uczestnicząc również w poprzednich mistrzostwach, zauważam, że te drużyny są na coraz wyższym poziomie. Młodym mówcom nie jeden może pozazdrościć umiejętności argumentacji. Z pewnością mogą to zrobić ich starsi koledzy, studenci, którzy już niebawem poczują na plecach oddech kolejnej sesji. Studenci to najwięksi miłośnicy muzyki i dobrej zabawy. A czy potrafią wykorzystać wydarzenia kulturalne organizowane dla nich przez uczelnię? Sprawdźcie w materiale. Rada Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej już po raz czwarty zorganizowała wydarzenie kulturalne, które na celu ma propagowanie kultury wyższej wśród studentów. Na scenie Auli Magny wystąpił artysta teatralny, musicalowy, piosenkarz i kompozytor Jakub Molenda z zespołem. Lubię swoją pracę, lubię nowe miejsca, nowe sale, publiczność. Tym się zajmuję od lat i tym żyję. Artysta, kierując się swoim życiowym mottem, nadał koncertowi tytuł Live is Music. W auli zgromadzili się młodzi ludzie, którzy poprzez uczestnictwo w koncercie złamali stereotypy związane ze współczesnymi studentami. Wydaje się, że Politechnika Poznańska i studenci to wszystkie ścisłe umysły i jakby ludzie skupiają się na tym, żeby dobrze wypaść w tych technicznych sprawach, a to nieprawda, też studenci Politechniki glną do kultury i chcą tą kulturę jakby w sobie też odkrywać. Jakub Molenda wraz z zespołem stworzyli świetną atmosferę i nie pozwolili usiedzieć nikomu w miejscu. Artysta swobodę sceniczną zawdzięcza występom przed szerszą publicznością od najmłodszych lat. Najbardziej rozpoznawalny jest z duetu z Ewą Farną do polskiej wersji Camp Rocka. Na moje tak jej nie, nie możemy zgodzić się. Wydarzenie z pewnością zostanie na długo w pamięci każdego uczestnika, a my mamy nadzieję, że w przyszłości takich inicjatyw będzie jeszcze więcej. Jestem fanką Kuby od czasów Camp Rocka, więc to było takie fajne przeżycie spotkać go na żywo i było super, no co mam powiedzieć, 2 bisy to za mało. Cały wywiad z artystą będziecie mogli znaleźć na naszym kanale na YouTubie. Sukces w biznesie brzmi interesująco, bo tak też i było podczas konferencji zorganizowanej właśnie na ten temat. Więcej w materiale Ani. Kto z Was nie marzył o sukcesie w biznesie? Tylko jak go osiągnąć? Na to pytanie odpowiedź znaleźli uczestnicy konferencji organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UAM. Temat biznesu można było poznać z kilku stron. Jest to nasza 3. konferencja praktyczna, na którą zaprosiliśmy doborowe grono prelegentów. Goście opowiadali o polityce publicznej czy sztuce tworzenia wizerunku menadżera z perspektywy różnych narzędzi. Nie zabrakło historii sukcesów i porażek z giełdą w tle, a w międzyczasie przerwy na kawę i jazz. Ubóstwo, bezrobocie czy też poziom edukacji.
To tylko niektóre z tematów poruszonych podczas konferencji Polityka Społeczna XXI wieku, Polityka Społeczna w Trójwymiarze. Jednym z prelegentów był zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Szczegóły w kolejnym materiale. Szanowni Państwo, zamiarem naszym jest identyfikowanie głównych determinantów zmian zachodzących w szeroko rozumianej polityce społecznej, zarówno tych, które są pożądane, jak te, które budzą pewne wątpliwości i niepokój. Równouprawnienie, polityka rodzinna, bezrobocie. To jedne z tematów pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej Polityka Społeczna XXI wieku, Polityka Społeczna w Trójwymiarze, która odbyła się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski jako jeden z prelegentów poruszył problem pomocy seniorom w Poznaniu. Poznań wspiera różne konferencje medyczne, senioralne, również sportowe. To jest ważne, żeby pokazać, że to, co się dzieje w mieście, warte jest wsparcia przez miasto Poznań. Jest to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia tego typu konferencja. A uczestnicy wspomnianej konferencji wzięli udział w wydarzeniu zorganizowanym dla jednego małego człowieka, któremu społeczność akademicka okazała wielkie serce. Poznajcie Jeremiego. Oto mały Jeremi i jego rodzice. Choć chłopiec od urodzenia zmaga się z poważnymi powikłaniami, są dni, w których ma szansę zapomnieć o chorobie. Z inicjatywy studentów kół naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 16 kwietnia w Auli UAM specjalnie dla niego wybrzmiał koncert charytatywny. To już 8. edycja, podczas której środowisko akademickie wspiera potrzebujących. Nie chcę powiedzieć, że za 10 lat będzie to stadion na Bugarskiej i że zagrają charytatywnie YouTube, chociaż takie rzeczy czynią. Nie ma rzeczy niemożliwych. Cały czas, co każdą edycję, gromadzimy więcej uczestników, co nas bardzo cieszy. Nie ma nic piękniejszego niż muzyka, która łączy i pomaga. Wiedzą o tym absolwenci UAM, którzy w auli Przywieniawskiego swoimi występami dołożyli cegiełkę do akcji charytatywnej. Wielorybie serce okazali również artyści Liber i Ina. Wszyscy uruchomili to, ten cel, dla którego tutaj przyszli w głowach chyba i to wszystko było widać, że jesteśmy tutaj po to, żeby się wspólnie pomagać. I wpakowały się na scenę dzieciaki, zaczęły tańczyć. To w ogóle ożywiło atmosferę. W organizację i przebieg koncertu corocznie zaangażowane są władze uczelni oraz licznie przybywający studenci. Jeremi miał okazję zobaczyć nie tylko wspierających go małych rówieśników, ale też doświadczyć pomocy od osób od niego starszych. Tego dnia nasz dzielny bohater mógł liczyć na każdego. Kolejny raz jestem na tego rodzaju imprezie organizowanej przez nasz wydział. Myślę, że z roku na rok jest jeszcze lepiej. Ja widzę, że jest jeszcze więcej osób. To bardzo cenne. Tak się składa, że z mamą Jeremiego byłem na roku, pamiętam ją ze studiów, więc w ogóle jest to dla mnie taka specyficzna i specjalna okazja. O dobrą atmosferę zadbał doświadczony dziennikarz i absolwent UAM Bartosz Jędrzejak wspólnie z Moniką Kupiaczyk, którą znacie, ponieważ prowadzi nasz program. Szymon Hołownia, Aleksander Doba czy też Adam Bielecki to jedni z wielu prelegentów, którzy uświetnili 16. edycję Dni Turystyki. Więcej w materiale Jessiki. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi decyzje dotyczące wyboru odpowiedniego miejsca na nasz odpoczynek. UAM, a dokładniej studenci oraz pracownicy kierunku Turystyka i Rekreacja od ponad 15 lat organizują Dni Turystyki. To wydarzenie składające się z prelekcji prowadzonych przez wielu ciekawych gości. To wyjątkowa edycja, bo mamy aż 3 tak naprawdę wyjątkowych, specjalnych gości. Wczoraj pan Aleksander Doba, dzisiaj pan Adam Bielecki i Szymon Hołownia. Myślę, że to punkty obowiązkowe na dzisiejszej tegorocznej edycji i w dzisiejszym, wczorajszym dniu. Nasz uniwersytet miał zaszczyt gościć m.in. Szymona Hołownię, który swój wykład poprowadził pod hasłem Misja Afryka, czyli jak funkcjonuje fundacja w Afryce. Przedstawił on swój punkt widzenia dotyczący pomocy i różnych kultur. Każdy może pomóc, każdy może zmienić ten świat na lepszy. Może to zrobić małym kosztem, może to zrobić dzisiaj, może to zrobić przy użyciu minimalnych środków i minimalnego zaangażowania. Jeżeli każdy z nas zrobi cokolwiek, jutro obudzimy się w świecie lepszym o 80%. Swój wykład pod nazwą Od Beskidów po Himalaje poprowadził również Adam Bielecki, praktyk oraz osoba, która dużo przeżyła sam na sam z zimnem, pustką, śniegiem i wysokością. Jego prelekcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dowiedziałem się, że prelekcję dzisiaj będzie prowadził Adam Bielecki, a że interesuje się trochę himalaizmem i śledzę wszystkie informacje, to jestem bardzo ciekawy, co tutaj zaprezentuje Adam i co powie. Dzisiaj jest to Adam Bielecki. Niestety wczoraj, z uwagi na natłok moich zajęć, głównie związanych z uczelnią, nie mogłem brać udziału w spotkaniu z panem Alkiem Dobą.
16. Festiwal Dni Turystyki dostarczył uczestnikom jak co roku dawkę geografii oraz kultury najdalszych zakątków świata. Dał on możliwość spotkania swojego autorytetu czy bohatera. Dni Turystyki to festiwal pozwalający choć na chwilę odciąć się od codziennych obowiązków i przenieść na wybrany kraniec świata. Ogrom różnych historii i jeszcze więcej ciekawostek dotyczących pogoni za marzeniami. Do tego bilet na taką przygodę jak co roku, darmowy. Dla Kuriera Akademickiego Jessica Nocek. Nasza redaktor naczelna i jej zastępca wzięły udział w seminarium dla mediów akademickich w Strasburgu zorganizowanym przez Parlament Europejski. Zobaczcie relacje z ich 3-dniowej podróży. O kontaktach europejsko-azjatyckich debatowali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Forum Azja-Europa. Oprócz gości z Azji, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa gościł światowej sławy badacza UAM i UMK, profesora Alfreda F. Majewicza, który wygłosił wykład pod tytułem Piłsudskiego dziedzictwo japońskie i japonistyczne. Most przyjaźni i dobrych intencji do remontu. Więcej o konferencji w Kurierze Akademickim Plus. 19 kwietnia odbył się uroczysty wernisaż wieńczący 9. edycję Głębi Spojrzenia, czyli Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrody przyznano w 3 kategoriach, a o laureatach i samym konkursie możecie poczytać więcej na naszej stronie internetowej. 19 i 20 kwietnia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyły się Dni Planisty. Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat przestrzeni współdzielonej, partycypacji społecznej czy też sharing economy. Europejska Szkoła Trenerów po raz kolejny organizuje 3-dniowy cykl szkoleń dla studentów i absolwentów. Ma na celu przygotować do prowadzenia własnych warsztatów i pracy w grupie. Projekt odbędzie się w dniach 11-13 maja. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Z naszej strony życzymy Wam udanej majówki i do zobaczenia za 2 tygodnie.